Siemaneczko, z tej strony Maciej. Mamy dzisiaj 3 czerwca, poniedziałek, koło godziny 18. Jesteśmy po zakończonej robocie na dzisiaj. Tyle udało się zrobić. Moje jakby pierwsze ocieplanie budynku. Na czymś się musi człowiek nauczyć. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wychodzi. Niestety nie udało mi się zrobić więcej, lecz myślałem, że będzie i tak to dużo wolniej szło, ale nie było chyba aż tak źle i byśmy robili troszkę dłużej, tylko brakło mi kleju. Styropianu kupiłem w Castoramie, żeby Was nie skłamać, 60 zł za paczkę płaciłem. Jest to styropian fasadowy, 10 cm. Jest 6 jakby takich arkuszy paneli w paczce. Ile to jest metrów krycia? Około chyba 3 metrów krycia kwadratowych, o ile się nie mylę, w takiej paczce. Także metr wychodzi około 20 zł, jak dobrze pamiętam. Tak, 20, 40, 60, dokładnie. 3 metry jest w paczce i metr kosztuje około 20 zł. Widzę, że towaru mi troszkę braknie, bo się zmieniła koncepcja. Miało być to ocieplone tylko na części garażowej, no ale ze względów jakby wizualnych chyba przelecimy cały budynek, żeby to jakoś no po prostu lepiej się prezentowało. Już jak robimy, to robimy. Nie będzie to jakoś dużo większy koszt. Zużyłem tutaj połowę styropianu i cztery worki kleju do styropianu, 25 kilo. Worek kosztuje około 20 zł czy 25, też w Castoramie zostało to kupione w pile. No i tego kleju właśnie mi brakło. Dzisiaj po 20 chyba pojadę do Piły i dokupię resztę i może jak będzie miał kto pomóc, albo tata będzie miał chęci, no to będzie kontynuował. Kamil, nie wiem, czy ruszy tutaj coś, bo też równolegle robimy remont domu. Skończyliśmy budowę łazienki, teraz jest kolejny etap, czyli remont całkowity, kompleksowy kuchni, i Kamil się tym tematem zajmuje, a ja zajmuję się tutaj. Posłuchałem się Waszych rad, bardzo jestem wdzięczny po raz kolejny za Wasze wskazówki, za Wasze porady odnośnie nakładania tego kleju na styropian i tak dalej. Tutaj też kiedyś ocieplaliśmy, też to było ocieplane, ale mnie tutaj nie było. Tutaj było chyba pierwsze ocieplanie Kamila. I zobaczcie, bo ktoś tam pisał, że trzeba dać jakiś styrodur czy coś takiego, nie wiem, co tam dokładnie chodziło. Czy obrobić to odpowiednio, bo kury będą jadły, ale zobaczcie, tutaj nic się z tym nie dzieje. W tym miejscu, gdzie styropian, to jest właśnie przechowalnia do ziemniaków. I jak widzicie, nic się z tym nie dzieje. Tam też jest chyba 10. No i co, poszedł klej, siatka, no i znowu klej, no i tak to funkcjonuje. Nie było to kołkowane, trzyma się, jest w super stanie, już nie wiem ile lat to ma, ale jest i działa. Posłuchałem się Was, kupiłem tutaj kołki, żeby też to sobie wzmocnić, taki zestaw 100 kołków razem z zaślepkami oraz takim frezem do wycinania tych otworów pod kołki, żeby Was nie skłamać. Ile ja mogłem za to zapłacić? Za 100 sztuk około 50 zł, jeśli się nie mylę. No i nie wiem, czy mi to starczy, ale więcej nie będę dokupował. Zobaczymy, jak, na ile to wystarczy. Ale patrząc, chyba to mi na niezbyt wiele nie wystarczy. Może jeszcze domówię, może nie domówię, zobaczę jak to będzie finansowo się kształtować. No i co, główny tutaj zamysł, żeby to jakoś tutaj wyglądało, bo były tutaj te okna z odzysków wstawiane, no i po prostu trzeba będzie je
obrobić. No i tutaj mamy też taki styropian, nie wiem ile on ma, on jest nie piątka, no chyba piątka albo jeszcze bardziej cienki. I zostanie to wszystko ładnie obrobione wokół okien. Widzicie tutaj na piankę, ta pianka już też troszkę słońca dostała, wiadomo, że od słońca to będzie wszystko niszczyć i się psuć, dlatego też było priorytetem, aby to zrobić. Tutaj będzie ten komin, zobaczcie, jest to taka rura, jakby jak ona się fachowo teraz nazywa, teraz mi wypadło z głowy, jest to rura dwuścienna, o, izolowana, jest tam chyba w środku wełna. No i czemu ja to zamówiłem? Po to to zamówiłem, żeby czasem mi się styropian tutaj nie zapalił, a nic dookoła tego styropianu. Tutaj może jeszcze założę trójnik i wtedy kominek do góry, żeby to ładnie wyglądało. Jest to nierdzewka czy tam kwasówka. Także przewód kominowy tutaj od nagrzewnicy to też tam, no w sumie nie wyjdzie to dużo, bo całkowity koszt myślę, że około 300 zł wyjdzie od nagrzewnicy wyprowadzenie i to już będzie wyglądało jakby profesjonalnie czy porządnie, a nie jak wcześniej że były jakby rury takie, jak to powiedzieć, jakie my tam rury używaliśmy, takie giętkie. One chyba nawet nie są do przewodów kominowych, tylko takie wentylacyjne i w ten sposób wyprowadzaliśmy w zimę spaliny, także takie troszkę dziadostwo też to kupiłem, żeby to miało ręce i nogi, jakoś to wyglądało. No i powoli sobie działamy z tematem. A no i co, tutaj jak widzicie nie zastosowałem list startowych, nawet o tym powiem wam szczerze, nie wiedziałem, żeby je zastosować, nawet nie wiem ile to kosztuje, także tutaj nie chodzi o jakby finanse. Też pokazuję tutaj wam na filmach, no jak to po prostu robi zwykły człowiek, tak? Zwykły człowiek, nie fachowiec, osoba, która nie siedzi w temacie, także przyznam się szczerze, że nawet nie wiedziałem, że są takie listwy startowe. Jak sobie wpiszecie w Google, no to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ja tutaj sobie wyznaczyłem wcześniej poziom laserem specjalnie, no też trzeba było tutaj pogłówkować, żeby było jak najmniej odpadu, żeby się idealnie zmieścić. Zobaczcie, tu miałem, nie chciałem kombinować, że będzie gdzieś momentami wyżej albo niżej styropian, to chciałem na całej długości na równym poziomie, no i mniej więcej udało mi się to uzyskać. No a u góry, żeby nie było odpadu, no to też chciałem się jako zmieścić, idealnie jest 3 metry między tutaj pozycją wyjściową a zaczynającymi się deskami, także fajnie, że na to wpadłem, że mam tutaj ten właz do szamba właśnie, bo ktoś pytał, pamiętam chyba w komentarzu pod ostatnim filmem, do czego to służy, co to za właz. Także to nie jest żaden bunkier i tak dalej. Tutaj było szambo, wiadomo, na część mieszkalną, a z tamtej strony, od strony podwórka, które zostało zasypane, było na część taką zwierzęcą, takie szambo. Dobra, ja będę kończył. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to dajcie znać. A laserem, no to zrobiłem, zobaczcie, ten budynek ma ponad 20 metrów. No i wieczorem, jak było już troszkę ciemniej, no to rzuciłem sobie taki laser, który mamy do użytku domowego, do remontów domowych. No i widzicie, że sięgnął mi na cały budynek i mogłem sobie wyznaczyć linię. No i tyle, tak to wygląda, nabiera to jakiś tam kolorów, nabiera to jakiś tam barw. Pokażę też wam w filmie, wrzucę jak tam właśnie ten klej nakładałem. Nie wiem czy dobrze, czy niedobrze, jedynie tam skomentujecie. No i co, powoli działamy dalej. Taka mała aktualizacja, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam.